Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego 8 modułu kursu Podstawy sporządzania potraw i napojów. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Kawiarnia, jak każdy inny lokal gastronomiczny, powinna być wyposażona w niezbędny sprzęt drobny, elektryczny itd. Na etapie projektowania bardzo ważne jest, aby uniknąć przeładowania różnego rodzaju sprzętu czy mebli. Stanowisko pracy powinno być projektowane według elementarnych zasad ergonomii, przepisów inspekcji sanitarnej, projektu sanitarnego. Ważne jest, aby ustawienie urządzeń i mebli tworzyło ciąg technologiczny zgodny z kolejnością i metodami wykonywania potraw czy napojów. Najwygodniejszym rozmieszczeniem urządzeń przy zachowaniu ciągu technologicznego jest tak zwany trójkąt roboczy, w którym odległości między poszczególnymi elementami wynoszą od lodówki do zlewozmywaka 120 do 210 cm, od zlewozmywaka do kuchenki 120 do 210 cm, od lodówki do kuchenki 120 do 270 cm. Sprzęt drobny i elektryczny powinien być w zasięgu ręki pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy. Na przykład mleko do zrobienia cappuccino powinno być w podblatowej lodówce pod ekspresem, a nie na zapleczu. Sprzęt stosowany w kawiarni. Ekspres do kawy. Młynek do kawy. Zmiękczacz do wody. Mini kuchenka gazowa, elektryczna. Zmywarka. Blender elektryczny. Mikser kuchenny, syfon lub maszyna do bitej śmietany, toster, gofrownica, mikrofala, maszyna do produkcji lodów, zamrażarka, lodówka. Sprzęt powinien być funkcjonalny, ładny, a przede wszystkim dopasowany do stylistyki lokalu. Minimalistyczne, nowoczesne sztućce czy zastawa będą wyglądać dziwnie w restauracji nawiązującej do klimatu lat 40. W dzisiejszych czasach specjalistyczny sprzęt ma zazwyczaj dobrą jakość funkcjonalną, ale klienci zwracają uwagę również na estetykę. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.